Hej, cześć, witajcie. W kolejnym materiale zagrajmy oczywiście w Mass Wejście do Effect. głównego reaktora. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Zobaczymy teraz, jak to będzie, bo nie wiem, na co tu się wziąć najpierw. Czy przejść tędy sobie tak na spokojnie. Czy... Kurde. Fuck. Nie tak chciałem to zrobić. Chodźcie tutaj. No chodźcie tu. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Chodź tu. Wymagany restart manualny. Dobra, czekajcie. A, nie mogę się uleczyć. Szkoda. Zaraz będziemy mogli. Chwila. Kurde. Skubaniec jest mocny, powiem. Nie, w sumie samemu się ulecza Shepard. Dobra, nie będziemy marnować, wiecie, jak to się nazywa? No, jak to się mówi? Na zużywanie, wiecie. Kurde. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Shit. Wymagany restart manualny. Kurde. Ajajajajaj. Gdzie ta Ashley jest w ogóle? Kurde, naprawdę jesteś tu? Głupia baba. Wpieruny. Jakim cudem tym padła? Ostrzeżenie. Ja cię pier... Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Ja cię pierdzielę. Naprawdę? Naprawdę? Co to było w ogóle? Come on! Ludzie. Ja nie wiem, co to miało być. Wejście do głównego reaktora. Nie mam pytań. Wyłączenie głównego reaktora według procedur izolacyjnych. Kurde. Wymagany jest rozruch manualny. Będziemy się znowu, kurde, tu powiem wam, no, męczyć. No ale to ja poradzę. No nic nie poradzę, kurde. Tędy chodźcie wszyscy, kurde. Nie otwieraj tych drzwi, kurw. Co za głupi babszczel, no. Kurde, słaba ta broń. Naprawdę. Jeszcze lepsze. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych... Ja pierdzielaj. Shit. Czekajcie, jak to się robiło, żeby... chwila. Nie, to nie to. Chodźcie tu, kurde, chodźcie tu, w pieruny jasne. Tylko, kurde, znowu mogę...
Mogą go tu przywołać. Kurde. Już napierdzielają w niego, fuck. Chodźcie tu wszyscy. Ostrzeżenie. Co to było? Wymagany restart manualny. Kurde. Ja pierdzielę. Shit. Uciekajcie, 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 zaraz go padnie, zaraz padnie. Kurde. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Dobra, już idziemy, kurde. Przewody paliwowe przysłonięte HE3 zostały przerwane. Dobra, ale... Ale teraz... Dobra, którędy teraz? Kurde, o to jest pytanie moje. Czy ja muszę... Ja muszę się cofnąć. Rdzeń reaktora jest tutaj. Ale dalej nie wiem jak ja mam, kurde... Nie wiem jak dalej mam przejść. Czy mam z powrotem przejść tam? Ale znowu zakłócenia są. Głupie to jest trochę. Aha, bo my jesteśmy tutaj, tak? Czekajcie, rdzeń reaktora jest tu. Czekajcie, się cofnijmy może wcześniej, jeszcze tutaj. Kurde, jeszcze się zmęczyłem, no świetnie. Kurde. Padłeś? Kurde, co on to odwala? Shit, shit. Dobra, padł. Padłeś, śmieciulu. Kurde. Nie wiem, czy to jeszcze nie jeden tu przyjdzie zaraz. Wolałbym, żeby... Wow. To nie tak miał wyglądać. Kolejny tam jest, shit. Ja nie wiem, gdzie on jest, kurde, nawet. Ja pierdzielę. Padnij. Świetnie. Kurde. Tu gdzie teraz w końcu mam iść? A tu jeszcze coś jest. Nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie. Chyba nie. Kurde, gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie wiem, ale zapiszmy grę sobie przede wszystkim. Bo nie mam zamiaru później się wracać. Dobra, mam broń. Świetnie. Dobra. Świetnie. Wow, właśnie dygłem. Wow. Nic ciekawego tu nie ma? Kurde, było dobrze. Dobra. No, mówię, tu nic ciekawego nie ma. Zbytnio. Czekajcie.
Zniszczmy to. Dobra, zniszczone, świetnie. Wracamy się. Bo tu chyba nie ma nic ciekawego jednak. Słyszę jakieś dźwięki podejrzane, kurde. No tu jeszcze musimy zniszczyć to. Chodźcie tu. No. Ashley. No chodź tu, kurde mać. No chodź. No to za głupia baba, no. No. Naprawdę? Come on, no chodź. Ja pierdzielę, to za wredne babsko, no. Gdzie ona nagle się pojawiła? Tu. Dobra. Spadamy. Tędy chyba będziemy mogli się cofnąć, co nie? WI aktywna. Uzyskano połączenie z ośrodkami pomocniczymi. Jak mogę pomóc? Co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytanie. Jak wygląda sytuacja? Stacja szczelinowa została zamknięta przez personel. W obrębie ośrodka nie ma żadnych czynników skażających. Czekajcie. Dlaczego stacja szczelinowa? Takim wydaje się, że wielu pracowników poddanych zostało kwarantannie i leczeniu. Jeśli stacja jest zamknięta, to jak zdołam do... Można się dostać do ośrodka, korzystając z kolejki. Dalej wszystko, to wszystko na razie. W porządku. Wylogujecie. Okej. Dobrze, 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 dobrze. Spadamy. Tędy chyba musimy się teraz cofnąć. Dobra. Oj. Chciałem kliknąć. Pam para pa, pam pa, pam. Dobra. Czekajcie. Rdzeń Miry. Winda do kafeterii. Winda na dach. No właśnie, teraz nie wiem, gdzie mam iść. To jest pytanie. A tu widzę już. Widzę, przeszedłem już ten... jak to się nazywa? Zaraz. Naprawa reaktora. Dobra. Tu chyba musimy się tędy kierować. I teraz tak. Kurde, spadaj. Świetnie. Udało się, kurde, w ostatniej chwili. Shit. Słyszę kolejne. Zaraz, mapka, chciałem mapkę. Nie wiem, czy tędy mamy się kierować. Czekajcie. Nie, źle. Tędy. Dobrze, idę, chwila. Czy ja tędy przyszedłem już? Winda do kolejki. Do kolejki chyba, to trzeba dobrze idę? Tędy się kierować, do kolejki chyba. Teraz się okaże, szczerze mówiąc. Bo na razie to tak średniawo wiem, co nie, co i jak. Chyba tędy. Zaraz się okaże, wejście co nie. Centrum odkażania i tranzytu. O właśnie, dobrze. Czynnik skażający w komorze odkażającej. Wejście do kolejek pasażerskich nie jest zalecane. Oj tam. Dobra. Są w pułapce. O kurde. Zbyt niski poziom umiejętności, no świetnie. Grupa kontrolna na wolności. Uszalenie. Nie możemy uciec. Wychodzą tunelami. Wybaczcie. Znikajcie stąd, póki można. Popełnił samobójstwo, bo był współodpowiedzialny za to, co się stało. Szkoda. Bóg daje każdemu z nas tylko jedno. Elektronika. Życie. A, muszę sobie tu zwiększyć. Czekajcie, to będzie lekcykon, tylko... Też nie. Czekajcie. O właśnie, jest. I teraz tak.
Gdzie jest ta elektronika w ogóle? Pierwsza pomoc, karabiny snajperskie, zastraszanie, nie. Urok. Kurde. Szkolenie widma? Nie, to też nie. Pancerz bojowy też nie. Nie. To też na pewno nie. Żołnierz też nie. Urok. Tak samo nie. To też nie. Kurde, no to którą w końcu? Tutaj też nic takiego zbytnio. Kurde. WI aktywna. Uzyskano połączenie z ośrodkami pomocniczymi. Jak mogę pomóc? O co chodzi z czynnikami zakażającymi? Niebezpieczne czynniki biologiczne znajdują się w komorze odkażania kolejki. Stacja kolejki została szczelnie zamknięta. Przed wejściem zaleca się aktywację awaryjnych działek plazmowych. O właśnie, właśnie. Jak mogę włączyć system bezpieczeństwa? Aparatura sterująca znajduje się w punkcie kontrolnym obok komór odkażania. Alarm. System bezpieczeństwa chwilowo nie działa. Jak naprawić system awaryjnego odkażania? W systemie kontroli pojawiła się usterka sprzętu. Aha. Można ją usunąć na miejscu za pomocą Omni klucza. Otwórz komorę odkażania. Alarm. W komorach odkażania wykryto czynniki skażające. Przejście niewskazane. No to co ja poradzę? Jak mogę pozbyć się czynników skażających? Komora wyposażona jest w plazmowy system bezpieczeństwa. W tym momencie system bezpieczeństwa jest wyłączony. W czym tkwi problem? W systemie kontroli pojawiła się usterka sprzętu. To wszystko na w porządku. Razie. Tylko... Wyloguję cię. Kurde, tylko jak ja to... No nie mogę, kurde. O to chodzi, że nie mogę. To jest właśnie... A, tutaj! Kurde! Why shit? Kurde, zaraz wyjdą tu wszystkie chyba. Shit. Kurde, to się otworzyło nagle tak. Nie będę już kończyć. One w ogóle żyją tutaj? Nie, na razie nie chcę nigdzie. Ja muszę do kolejki się kierować, kurde, a nie tu. No chodź tu. Ej, kurde. A ty głupia. Głupia paskuda. W pierdolę. O shit. Dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy tu mogę... Aha. Dobra. Tędy nie przejdę, tędy też. O, tu coś jeszcze mamy. O, kubeł na śmieci. Dobra, przyda się. Tu też nic nie zrobię. Dobra. Czekajcie, tu muszę iść. Czekajcie, bo w końcu, kurde, trendy ja przeszedłem, bo już sam nie wiem. O kurde! Naprawdę?
Shit. Co to było? Panie. Kurde. Czekajcie, nie wiem czy oni... Czy sobie zwiększyć życia? Tam jeszcze jeden jest, widzę cię dziadzie ty jeden. Nie, zostawmy apteczki na inną okazję, wiecie. Dobra, zobaczymy. Świetnie. Padło. Chyba wszystko już będzie teraz zabije. Chyba wszystko już wyczyszczone jest. Ale czekajcie, jak ja mam tą kurde przejść? Czekajcie. Wciśnijmy, znaczy, wróć. Wróćmy się do tego. Co ja mam tu zrobić jeszcze teraz? WI aktywna. Uzyskano połączenie. Co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytanie. Jak wygląda sytuacja? Stacja szczelinowa została zamknięta. Dobra, przez personel. W obrębie ośrodka nie ma żadnych czynników wskażających. Dlaczego zostałaś Mój program oraz dane, którymi dysponuję, zostają usuwane zawsze, gdy szczyt 15 jest poddawany kwarantannie. Dobra. W porządku. Wyloguję cię. Dobra, spadaj na drzewo. Dobra, idziemy. Ponownie tutaj. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać tym razem. Oho, wczytywanie. Czekajcie, może zapiszmy grę na wszelki wypadek. Czekajcie, ile nam już to zajęło w ogóle? Zaraz sobie zobaczę tylko. Dobra. Jeszcze można z 10 minut sobie materiału nagrać. Póki jeszcze jest czas. Wow. No powiem wam. Powiem wam. Miejsce podejrzane i to bardzo. Nie wiem, które tu nawet mam. Do stacji. Cel podróży? Stacja szczelinowa. Stacja szczelinowa. Stacja szczelinowa. Dobra. Docieramy do stacji szczelinowej Binary Helix. Okej. Dobra. Co my tu w ogóle mamy? Cel podróży tutaj, tak? Winda do Ultra Labów, winda do stacji nauko... Kurde. Nie tak. Winda do Messy. Kurde, nie tak chciałem. O panie, ale tego tu jest. Ja cię kręcę. Czekajcie, gdzie w ogóle mamy się kierować? Bo sam nie wiem. Pokazuje nam gdzieś tutaj, tak? A sam nie wiem dokładnie nawet gdzie. Czekajcie, trzeba będzie... Tak szczerze mówiąc... Trzeba będzie poeksplorować trochę tego miejsca. Ale tu chyba nic nie ma. Musimy iść dalej powoli. Trochę będzie tu eksploracji, powiem wam szczerze mówiąc. Nawet się nie spodziewałem, że tak będzie. I teraz tak, czekajcie. Tędy nas nie poprowadzi nigdzie do tego zabezpieczonego laboratorium, bo jest... A nie. Wyjście awaryjne? Aha. Czyli musimy tędy chyba się kierować, na to wygląda. Sporo tego jest tu, powiem wam. Winda zablokowana z rozkazu... Co? Kapitana... Ventralisa. No to... Aha, czyli tędy musimy się kierować, dobrze. Oj, wybaczcie, moi drodzy. Dobra, zobaczymy co... Czy znajdziemy tę matkę Benezję. Dobrze mówię? Tak, matka Benezja, dobra, ale najpierw... Co to jest? Kapitan Ven... Spocznij.
Kapitan Ventralis. Przepraszam. Siema. Nie mieliśmy pewności, kto jedzie wagonikiem. To tylko ja. Już zaraz rozmawiamy. Zrobiłbym to samo. Co się tutaj dzieje? Robale. Miliardy robali. Przełażą tunelami z ultralabów. Mój zespół odpiera je już od kilku dni. Jedziemy na Steamach, żeby dać radę. Na Steamie? Posłuchaj, jesteś człowiekiem i to wystarczy, żebym cię nie zastrzelił. Ale kim dokładnie jesteś? Flota Przymierza. Komandor Shepard, Flota Przymierza. Moja załoga jest z Hansza. Nie sądziłem, że wy, kosmiczni jokeje, lubicie brudzić buty w Błocku. A widzisz? W zeszłym tygodniu obcy opanowali ultralaby. Wydostał się tylko Han Olar, ale jest jakby nieobecny. Zanim zrozumieliśmy, co się dzieje, te paskudztwa wdrapywały się już na mój posterunek. Wtedy mieliśmy dużo więcej ludzi. Zostałeś zaskoczony i musiałeś chronić cywilów. Dobra robota, kapitanie. Tak? A mnie ni cholery się tak nie wydaje. Rada Nadzorcza przysłała tutaj Asari, żeby posprzątała ten bałagan. Wczoraj poszła do ultralabów i słuch o niej zaginął. Benezja. Wciąż tam jest? Nie wiem. Nie rozumiem, co jedna osoba miałaby zdziałać. Na zewnątrz kolejki jest rezerwowa winda. Uruchomicie ją tą kartą. Tak dostaniecie się do ultralabów. Jeśli potrzebujecie pierwszej pomocy, poszukajcie dr Cohen w stacji medycznej na dole. Mam dużo roboty. Tak, słyszałem, że... Do diabła! Zająć pozycje obronne! Ognia! Trzymać! Kurde, broń trzeba zmienić. Nie tam. Dzięki za pomoc. Co parę godzin z tuneli kolejki wyłazi kolejna grupa. Ale i tak jest lepiej, od kiedy zablokowaliśmy szyb windy. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Nie wiem, dlaczego kontynuują te bezowocne ataki na nasze umocnienia. Nawet zwierzęta powinny się nauczyć, że nie wsadza się drugi raz łapy do ognia. Dobra. Strażnik. Ej, przecież to jest ten Marianin, Syrianin, nie wiem jak on tam się nazywa dokładnie. Dobra, chwila. Gdzie w ogóle mamy iść? To jest pytanie. Cel podróży, tędy mam iść? Nie. Czekajcie. Musimy się chyba cofnąć tutaj. Zobaczymy, co my tu będziemy mieli jeszcze, wiecie? Aha, dobra, musimy iść do tego chyba biura kapitana Ventralisa. I teraz tak. Tędy. Ale tu nic nie ma. No nic. Kurde, ile tu jest tego. Stacja medyczna. O panie, was tu więcej jest. O kurde. Gdzie jest ta? Co? O jajeczko. Przepraszam, pójdę już. Ja zaś wrócę do medytacji. No to... Wątpliwość. Witam cię. Ostrożna ciekawość. Przysłano mnie tutaj, bym odszukał... Zaskoczone stwierdzenie. Jedna wymuszona radość. Dobra, o. To nie najlepsza chwila. Nerwowe rozbawienie. Zobaczmy. Żal. Bez sensu. O kurde, ile to kosztuje, o panie. Co? Nie no, to jest jakieś słabe wszystko tam. A idź tam. Sprzed... Nie, nic nie będę sprzedawał tam. Bo tu i tak nic nie ma, kurde, tam. Doktor Palon. Co? Nie! Przepraszam. Niewiele spałem od czasu ataku. Potrzebujesz czegoś? Tak. Szukam Asari. Asari? Jest jeszcze nasz gość, pani Benezja. Kapitan Ventralis powinien wiedzieć, gdzie przebywa. Pogadamy później. Tak, zgłaszaj każdy podejrzany hałas. No tak średnio bym powiedział, że on wie.
Uwaga. Protokół bezpieczeństwa aktywny. Dobra, tylko tak. Kurde mać. Co za... Co goni? Kurde mać, to nie o to chodziło, ja cię kręcę. Czekajcie, autozapis był tu gdzieś? Nie, kurde. Muszę teraz przechodzić. O, shit. Ech, to nie tak miało wyglądać. No nic, nie poradzę, dobra, chwila, gdzie my w ogóle mamy... A, tutaj jesteśmy, dobra. Dobra, chowaj broń. Dobra, idziemy. Tu i tak nikogo nie ma. Ale w sumie broń można wyjąć. A, dobra, kolejka jest dopiero. Opuszczamy stację centralną. Cel podróży? Stacja Szczelinowa. Dobra. Docieramy do stacji Szczelinowej Binary Helix. Dobra. Dobra, idziemy się, kierujemy ponownie tutaj. I teraz tak, na dół. Znaczy tędy. Tędy, sorry. Popiczkały mnie się drogi na początek. Ej, tutaj właśnie, o to mnie chodziło. To Ultra Labów, dobra. I teraz będzie kierunek. Dobra. Spocznij. Przepraszam. Zrobiłbym to. Posłuchaj. Komandor. Zanim nie mam Rada nadzorcza przysłała tutaj Asari, żeby Jeśli potrzebujecie pierwszej pomocy, zapytajcie doktora Olara. Mam dużo roboty. Tak, słyszałem. Oj, oj, do diabła! Zająć pozycje obronne! Oj, tak, tak, tak. Ognia! Kurde. Wredne. No co jest? Halo. Zrobię wszystko, co będę... Nie wiem, dlaczego... Dobra, tak, teraz... Gdzie w ogóle mam się kierować? Winda do kolejki to nie. Tutaj też nie. Sklep to... Kurde. O kurde. No nadal nie wiem, jak ja, gdzie ja mam się kierować, kurde. To jest właśnie najgorsze. Bo to tutaj przyszliśmy, tak? Winda do kolejki pasażerskiej. Czyli tutaj. No my musimy się kierować w kierunku ultralabów. Czy musimy się cofnąć wtedy wcześniej? Zaraz zobaczymy. Może się cofnijmy. Cofnijmy się wstecz. I zobaczymy. Zobaczymy, co tu będzie. Dobra. W kierunku ultralabów. Aha, widzicie? Tędy jednak. Dobra. My jesteśmy tutaj. Dobra. Aha, dobra.
którego Jarosław Tarta... Co? What? Wy przyszli zabezpieczyć sytuację. Ej... Zgadza się, jestem widmem. Kim ty jesteś? Jestem Jarosław Tartakowski, dyrektor operacyjny. Jarosław Tartakowski. Stałbym, żeby podać rękę, ale no... Musicie mnie posłuchać. Jeśli nie naprawimy naszego błędu, zbombardują nas ze stacji bojowych. Понимаете? Понимаете. Czekaj. Jest to Asari? Nie na widziałem. Pewno jest w stacji szczelinowej. To nie ma... Binary Helix znalazła jajo. Było w opuszczonym statku, dryfującym przez tysiące lat. To był Rakni statek. A w środku... Rakni? Kroganie wybili... Tak było. Wojna pochłonęła miliardy ofiar. Po obydwu stronach. Coś wykluło się z tysiąca. Tak. Wylazła zamrożona caryca paskud. Cóż, to mi nie wygląda. Te sabaki z Binary Helix planują sklonować Rakni. Ale kiedy tu dotarli, gdy złożyła jaja, przenieśli ją do stacji szczelinowej. Myśleli, że bez niej zdołają oswoić młodych. Chwileczkę. Czy do pojawienia się jaja nie potrzeba, ja wiem, koguta? Caryce w chwili urodzenia mają w sobie kod genetyczny swoich samców. Jaja są wynoszone z gniazda, żeby młode wykluły się same. Caryce mogą złożyć jaja w ciągu kilku godzin, a przez parę dni powstaje cały rój. Odłączenie od matki nie zadziałało. Myślę, że bez carycy Rakni nie rozwijałby się właściwie. Ona powinna je kontrolować umysłem, a te Rakni są nieokiełznane. Musimy tylko sprowadzić. Nie, wybaczcie, ale tych Rakni nie da się uratować. Eutanazja, nic więcej. Ja dumaj już to. Oczyszczanie neutronowe załatwi sprawę. Nie znam tego systemu oczyszczania. Wysyła falę promieniowania neutronowego. Wybija wszystko na obszarze stacji. Dobra. A organizmy spoza niej też mogą oberwać. Jak włączyć oczyszczanie? Sterowniki uzbrajania są w pobliżu. Musisz tylko wetknąć klucz. Wtedy podam Majrze kody z... What the... Co to było? What the fuck? What the fuck? Kurde. Czekajcie. Dziennik? W którą stronę mam iść? W tu? Tam? Gdzieś? Nie wiem. Tutaj? No nie wiem sam. Nie chcę ustawiać żadnych celi podróży. Kurde, widzę tu kolejny zaraz będzie chyba ten. O jest, terminal Miry. Łączę. Mam pełny dostęp do ośrodka i jestem do twojej dyspozycji. Dobrze. Włącz oczyszczanie neutronowe. Nie mogę tego zrobić bez kodu upoważniającego. Kod brzmi 875-020-079. Wprowadzić kod Omega. Potwierdzono. Wykonanie kodu Omega za 120 sekund. O kurde, mać. Kurde. Ej, co jest? Co? Ja pierdzielę. Rozpadka tu nie miała? What the fuck? Co? What the fuck? Kurde. Shit. Happy.
pierdziele. O się. Ale was tam jest. O, mordę jeżdżę. Kurde. Świetnie. O, w mordę. O, shit. No, wyłaź. Kurde. Kurde. Co ty się zamieniasz w jakiś... Kurde. Ej, co to było? Ej, kurde. O, shit. Co to miało być? No ja się pytam, no kurde i teraz... Ej! Nie rób to se jaj! Ja cię kręcę! Naprawdę zapomniałem gry zapisać? Kurde! No nie! Ojeju! Teraz przechodzisz jeszcze raz to samo, kurde! Ech! Teraz jeszcze przez tę kolejkę lecieć, oj kurcze no! Aja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 j
Opuszczamy stację centralną. Cel podróży. Przecież ja zapisywałem grę. Kurde, co jest? Przecież gra była zapisywana, jak się nie mylę. Kurde. Czekajcie, w ogóle autozapis jest... Oj. Nie to. Rozgrywka. Czekajcie, napisał autozapis. No kurde, tak. No ale... Ja cię kręcę. Kurczę. Docieramy do stacji szczelinowej Binary Helix. Dobrze. Ale jak chcę. Ajajajajaj. I znowu przychodzić to samo. Kurczę, no. No nic, zaraz przyjdziemy jeszcze raz to samo. Do tego samego miejsca, co nie. Czekajcie. Wyjście awaryjne, tędy też nawet, no. Ashley. Ashley. Kurde, idźżesz. Kurde. Może jakoś przyjdziemy teraz bez problemu. Muszę zapisywać grę często, bo tak to będzie lipa później. Ajajajajaj. Dobra. Spocznij. Spocznij, spocznij, tak. Przepraszam, zrobiłbym ro... Posłuchaj, jesteś człowiekiem. Zanim zrozumieliśmy, co się dzieje, Rada Nadzorcza... Benezji. Na... Jeśli potrzebujecie pierwszej... O Jezu, znowu to samo. Do diabła! Zająć pozycje obronne! Dobrze. A ja daleko. Ognia! Kurde, nie ta broń. Shit. Obydwie zabite? Zawsze atakuję. Nie wiem dlaczego. Dobra. Czekajcie, teraz tak, muszę... Kurde, czego ja tu zaznaczam? Głupi cel podróży, no. Czekajcie, a tędy mogę przejść? Nie, nie mogę, szkoda. Dobra. Wracamy już tutaj i do tych ultralabów trzeba iść jeszcze raz. Kurczę. Trzeba będzie grę zapisać teraz przede wszystkim, bo tak to będzie później znowu lipa, kurczę. Czekajcie, w ogóle... Dobra, idzie.
Idziemy, zapiszemy grę jeszcze raz tutaj, gdzieś zaraz i w kolejnym materiale wiecie, będziemy kontynuować przejście do tej, no, do tego naszego, jak to się nazywa, robota, nie wiem jak to się tam nazywa, do tej Miry całej, co nie. Dobrze moi drodzy, ja się tu z wami żegnam i cóż, widzimy się w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć.